24 lutego 2024 roku. Piękny lutowy poranek. Deszcz nie pada, ciepło jest, sikorki. O, słychać. Samolot przeleciał, też było słychać. Cieplutko, bez rękawiczek. No to jestem tutaj znowu. Na mojej ścieżce w lesie. Dzisiaj sobota, więc dłuższy spacerek przez las. A jaki to temat mam? A dzisiejszy poranek podpowiedział mi temat. Wyhamowuję. Albo wyhamować. O, może wyhamować. I jakież to jest cudowne uczucie, kiedy uda się wyhamować. Wyhamować impulsywne reakcje. Oczywiście. A dzisiaj mój syn był wspaniałym nauczycielem. I dostarczył mi wspaniałej lekcji, dzięki której mogę być z siebie dumna. Pośpiech to takie coś, czego ja nie znoszę. Unikam tego, jak tylko się da. A jak muszę patrzeć, czy być obecna przy cudzym pośpiechu, to chyba jeszcze bardziej przeżywam niż przy swoim pośpiechu. A dzisiaj mój syn, wybierając się w drogę powrotną, z moimi wnuczętami do Irlandii, bo tam mieszka od 18 lat, a zafundował mi taką lekcję. Kiedy nie wyrobił się, a to z tym, a to z tamtym, a to... A... Bo prawdopodobnie myślał, że nie zajmie mu to tyle czasu, ile zajęło. I tak dalej, i tak dalej. Przecież nie będę rozprawiać teraz, z jakiegoż to powodu synowi nie chciało się zrobić wieczorem tego czy tamtego. Prawdopodobnie był przekonany, że poranek jest wystarczający na takie rzeczy, czego ja nigdy nie robię. Bo poranek może okazać się, że coś tam jeszcze wypadło, czego człowiek nie przewidział. No ale tak, taka jestem idealna, że to chyba wszyscy już wiedzą i ja też wiem. No ale to mój syn akurat jeszcze musi się tego nauczyć. Ale dostarczył mi takiej dobrej refleksji. W momencie, kiedy już się zadziało to, co się zadziało, kiedy już widzimy, że ktoś po prostu, jak to się mówi, dał ciała, no nie wyrobił się, bo po prostu nie przewidział tego czy tamtego, to dokładanie w takim momencie uwag, no wiesz, naprawdę ja nie rozumiem, jak ty... Co właściwie się takiego wydarzyło, że ty nie mogłeś tego wczoraj zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Co tylko eskaluje, co? Poddenerwowanie, a czasami człowiek przyłapany na tym, że się z czymś nie wyrobił i teraz to naprawdę... może brzydko się odezwać, może impulsywnie zareagować i nic to nie daje. No i ja dzisiaj odrobiłam lekcję. Rewelacyjnie. Byłam pomocna, spokojna. Patrząc na zegarek, ciągle mówiłam: dobry czas, na pewno się wyrobicie, i tak dalej, i tak dalej. Wyhamować w takiej sytuacji to najlepsze, co się może wydarzyć. No, spóźnienie się na pociąg, który ma najpierw dowieźć do Gdańska, a potem na samolot, no to jest sprawa kiepska, no bo co, no trzeba by wtedy z powrotem wrócić i od nowa tę podróż planować. Nikt by tego nie chciał. Ale w takim momencie dobrze jest zdać sobie sprawę, że oczywiście będzie jak ma być, ale warto dołożyć starań o zachowanie spokoju. O zachowanie spokoju. I to sprzyja takiej sytuacji. Czyli wyhamować niepotrzebne emocje, niepotrzebne impulsywne reakcje. O, ja taka spokojna, zrównoważona i taka mądra, nie zawsze mi się to udaje. A dzisiaj w nowym kajeciku, czyli zeszyciku, który sobie zakładam, w którym będę sobie odnotowywała sukcesy. Każdego dnia odnotuję sobie
sukces, który odniosłam, na przykład, że nie zajrzałam do komórki od razu po nogi z łóżka i do telefonu komórkowego galopek, co też tam się dzieje, a nie. Najpierw spokojna refleksja nad życiem, nad sobą, nad cudną pogodą, pochmurną, deszczową, piękną, na przykład. Czy inny sukces dzisiaj? To wyhamowanie właśnie. To wyhamowanie. Wyhamowanie emocji, mimo że to się aż samo narzuca. Żeby tak pogderać, ponarzekać, wytknąć człowiekowi jego słabość, no wtedy, kiedy się już to zadziało. Kompletnie to nie ma sensu. A ja dzisiaj, dumna matka, odrobiłam lekcję fantastycznie. I w moim nowo zaprowadzonym zeszyciku, zeszycik sukcesów, pracy nad sobą. A tak, mam 66 lat i ciągle chcę pracować nad sobą i doskonalić się. A po co mi to? Ale nie po to, żeby się przechwalać. No, może czasami. Tylko po to, żeby się dobrze ze sobą czuć. Że słabość została pokonana. Że można inaczej zareagować, że można emocje opanować, nie wyprzeć, nie zakopać pod dywan, ale wyhamować wtedy, kiedy one są po prostu zbędne i niepotrzebne i nikomu niczego dobrego nie przynoszą. No to tak, bo muszę przecież przypomnieć jeszcze, że w kuchni na moim pięknym stoliczku będzie leżał ten zeszyt od sukcesów, no i ten drugi zeszyt, który już leży tam od dawna, w którym wyrażam swoją wdzięczność każdego dnia. Zaczynam rano, a kończę wieczorem jakimś wpisem. Jestem wdzięczna za, że mogłam gościć moją rodzinę, że mogłam cieszyć się ich obecnością. No na przykład dzisiaj tak właśnie napiszę. A w tym drugim zeszyciku napiszę o moich dwóch sukcesach, że z samego rańca mocuję się ze sobą, żeby nie popędzić do komórki, ale nie. Najpierw tamto, a potem sprawdzam. Ale nie, że będę co chwilę do tej maszynki zaglądać. Jakie to jest niesamowite, że człowiek się tak może uzależnić. Będziemy nad tym pracować, wyhamować. To jest bezcenne. I zawsze przynosi same korzyści. Samiusieńkie. No i tyle. Syn spokojnie dotarł już na dworzec. Siedzi z moimi wnuczętami w pociągu, spokojny, zadowolony, że zdążył. A ja zadowolona, że nie prawiłam mu morału wtedy, kiedy one były kompletnie niepotrzebne. Wyhamować emocje. Co za wspaniałe uczucie. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia. Z taką refleksją właśnie, że wyhamowanie emocji to niesamowity sukces i zawsze się opłaca.